Stefan, ruszamy. Ty musisz dzisiaj dzikowi wywróżyć jakieś super petardy na ten dzień dziadka. Dziadka, spóźnione. Już ci wsypuję. Nagroda na 10 koła subów czeka. Siemandero, czarne kciuki. Siemandero. Adi Wejherowo wita serdecznie na kolejnym odcinku ze spacerowania. Miłego oglądania. Idę, idę. Śnieg nie skrzypi, ale chrumka mi tu coś za drzewem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pierwszy raz w tym roku chyba. Nie, nowy rok byliśmy. Aha, no faktycznie. A to mogłem nie pamiętać. To co, lecimy? Lecimy. Dobra. Bardzo przyjemnie. Pierwszy strzał. Jest tupka. Jest tupka. Kurczę, dawno Krzysia Wejherowskie wykopki nie widzieliśmy. Nie wiem, co się dzieje. Pozdrowionka, Krzysiu. Kochani, normalnie dzisiaj zostanę mistrzem patelni. Patrzcie na to. Jaka patelnia. To jest landara. Oj, tu by jajcówę na tym zrobił konkretną. Jest petarda, no. I jakaś taka zakrętka się trafia od czegoś. I jest pierwszy. Pierwszy obskubaniec błotkiem. No i co? Oddać królowi co królewskie, tak? Czyli jednak król PRL-u. Zostajemy przy tym tytule. Jakby nie inaczej. Król PRL-u musi mieć to, co królewskie. Mistrz patelni, król PRL-u. Nie, jo? Jak nie? To jest. O, jak to mówią, wpuść dzika do lasu. I trafia. Ale co masz? O kurde, no to. Ale petarda. Pięknie, nie? 20 groszy. No rewelacja. Szuflada. Ale piękne. No to jest mistrz. Co mogę ci zrobić? Jedynie. Gratulacje. Piękny strzał. Tu było 20 groszy. Dziku mówi, kurde, obok jest następne. Ale to, cena 25. No, ale zęby kły ostrzy na następne międzywojnie. Jest nożyk. Jest, jest. I to jest głód wykopek. To jest tak. Głód wykopek, bo ten ma już Michę ujarzoną. Jest międzywojnie. No jest. Jest, jest. Piątka. Też 20? Nie, 5 piątka. Groszy. Obtuła 20, tu piątka. No to warto, jedno obok drugiego. A. Dziku, zostaw coś dla mnie, proszę cię. Dziku, poszedł, Adi robi za statystę, kurde. Co ja mam powiedzieć? Już mniej więcej do lasu nie weźmiesz. Co ja mam powiedzieć? Patrzcie. Zatkało kakao. Ja tu mistrz patelni, a tu jest kurde król międzywojnia. Pokaż to ładnie. Ale pięknie. No i powiem ci tak, Waldemarze, mój drogi przyjacielu. No nie miałem nigdy na żadnym wypadzie, żeby 20 i 10 razem trafić. Pojedynczo tak, ale 5, 10, 20. To jest mistrz. Szukamy złotówki. To jest mistrz. Dziadek, bo dziadek, ale mistrz. Mam jacuś, nie wiem, guzik. Guzik, na bank guziczek. Ale ci powiem, jakiś będzie ładny. Jakiś ładny chyba. Albo to tylko ja chcę, żeby był ładny. Na pewno ma uszko. Na pewno ma uszko i na pewno muszę go doczyścić.
się wydaje, że to wasza sprawka, bo wy ciągle chcecie mój niemiecki sprawdzać. Kaiserliche Marine. Jest guziczek. Guziczek marynarki carskiej, pruskiej. Także Kaiserliche Marine. Piękny. Nie złota, nie srebria, a gołębia. Obrączka. Obrączka się trafia. PL 07 618 10622. To musiał być jakiś bogaty gołąb, bo dwie obrączki nosił. Druga leży obok. Tak samo. 070 18 508. Taka. Powiem wam, interesujący fant. Patrzcie. Kawał takiej blachy, ale są jakieś znaczniki z jakimiś napisami. Zaraz spróbuję to doczyścić. Muszę znaleźć troszkę wody, żeby to domyć. No niestety nie jestem w stanie tego doczyścić, ale zrobię, pokażę. Chyba będzie jakaś petarda. Kochani, chciałbym was serdecznie zaprosić na stronę dla poszukiwacza.pl. Dla poszukiwacza.pl, kolekcja Polscy Detektoryści. Nowości, patrzcie jakie piękne kubeczki, bluzy, koszulki. Chciałem was zaprosić z tego względu, iż sklep dla poszukiwacza.pl dorzuca się do naszego konkursu. Także zerknijcie sobie na tą stronkę. Zobaczcie, co tam możecie wybrać do siebie. A podpowiem, że do wybrania będzie koszuleczka i kubek. Także zerknijcie, jeżeli macie ochotę, zakupcie. Jeżeli nie, poczekajcie na konkurs. Coś na pewno dla was wpadnie. No super te koszulki są. No prawdziwa petarda. I guziolek. Dziku się pyta, masz monetę? Nie mam monety. Mam tylko jednego pyrylka. Na króla pyrylków przestało. Jest guziolek. Jest guziolek. Stacja druga. Dziku usiada po raz drugi. Co po izostarku, nie? Zobacz. Nie ma to jak doczyścić, wiesz, ale napisy niemieckie jakieś są. Weź do Tank Huntera, wyślij. Co? Niech oni to zidentyfikują. Jakimś tutaj biwakowym sposobem doczyściliśmy to. Także patrzcie, co są za napisy. Wy jesteście mądre głowy, na pewno dojdziecie do tego, co to jest. Ja na chwilę obecną nie wiem, dziku też nie wie. Ja też stawiam na radiostację, ale... W górnym lewym rogu masz antenę napisane. Tak? Aha, ant. Ant coś, no. J23 znów nadaje. Jest łuseczka myśliwska, znaczy sama dupka. Może tu była jachta na dzeka. Jachta na dzeka po kasiepsku. I taki fancior. Srebrna ameliniowa zatyczka od długopisu albo od pióra. Taka ciekawostka. Hip hip horej, hip hip horej. Pierwsza. Pierwsza dzisiaj. Jeszcze zbyłka. 10 groszy. Ja myślałem, że to jest ładne patynium, chociaż cesarstwo. A to jest 10 groszy. Tylko i wyłącznie. To chyba trzecie podejście. Jak to nie będzie nic takiego. Jest. Jest dycha. Bez Feniga nie wracam. Kurde. Jest. Dycha Adolfowa. Pięknie. No to mam Feniga, chociaż jest fenolek, jest zabawa. Tak jest. Jeszcze tylko zemsty Adolfa. No bo jak, bez kaszubskiej Boratynki powrót to nie powrót. Kuleczka. Zwykła kuleczka, muszkietóweczka. Po śniegu śladu nie ma. Teraz deszcz zaczął padać. A co masz? Nie kopać. O, oj, to jest dzik.
Spuścić go do lasu to na trzepie, a ja tu chodzę i nic. I nic. I blachy. Pułkowy pruski, czwóreczka, piękna. No jest petarda. Nie jest źle. Nie jest źle, no następny, kurde. Następny, nie jest źle, mogło być lepiej. Nie ma srebrnego depozytu, to co tam? Sumujemy. Jeżeli jest to sumować. Dzisiaj statystycznie byłem statystycznym statystą, kurde. To tu moje. Widzieliście, jest kajzerek. Guziolek, taki już słabszy trochę stan, ale jest, obrączki, dycha Adolfinio, a dziku to dzisiaj między wojniem to pozamiatał, jeszcze czwórka pułkowa, to jest petarda, on zgubił, jak strzelali z tych muszkietów, to guziki mu podpadały, no. Ktoś dzisiaj coś tłoczył? Nie, to jakieś korona. Korona? No, to... Zostałeś koronowany dzisiaj na króla. Ja myślałem, że to tłok, ale skoro mówisz, że znalazłeś sobie koronę na króla wypadu, no to jak najbardziej ci się należy. Pasek J23 znowu nadaje, radiostacja. Tyle. No dobra, kochani. Puścić go do lasu, to widzicie, tam nie ma dla niego, kurde, las jest zorany, dziku, kurde, trzepie jak... Dzień dziadka był, wypoczął, głodny wykopek, to nakosił. Dobra, kochani, jak wam się podobało, wiecie, co macie zrobić. Czarne kciuki, subskrypcje, żegnamy się z wami. Narka. No i mamy specjalistę z kanału Tank Hunter. I co to jest, Maćku? Mamy tutaj płytę przednią, czołową od nadajnika radiostacji Fug 5, stosowaną w niemieckich pojazdach pancernych, również w Luftwaffe, w lotnictwie. Ta radiostacja miała 10 W mocy, to jest sama płyta czołowa nadajnika. Jakieś podzakresy, strojenie systemu antenowego tu będzie, dostrojenie anteny, słuchawki, klucz. Gdzieś tu można było dołożyć jeszcze mikrofon. O, tu mamy mikrofon. Stosowane były też w Tygrysach, tak? To były też z Tygrysów radiostacje. Oczywiście jest to tylko płyta nadajnika. Była część odbiornika, zasilacza, urząd przetwornic do tego całego zestawu i na końcu antena na górze, gdzie można było spokojnie łączność sobie utrzymywać między pojazdami, między sobą lub z całego pojazdu, z całego dowództwa gdzieś tam dowodzenia pojazdami, grupą pojazdów. No i petarda. To zabieraj do Kłanina. Dziękuję bardzo, zabierzemy to. Zabieraj do Kłanina. Do Kłanina, przekażemy to Mateuszowi, na pewno się ucieszy. No i super. Fakt, że to jest tylko płyta czołowa. No ale zawsze jakiś tam... kawałek historii. No i dzięki pięknie. Bardzo. Żuwo. Siemandero, dzięki bardzo.